Adam Mickiewicz, życiorys, rys historyczny, twórca pana Tadeusza, dziadów czy też sonetów krymskich, urodził się 24 grudnia 1798 roku, zmarł natomiast 26 listopada 1855 roku. Uważany jest za jednego z największych polskich poetów w czasie romantyzmu, tuż obok takich twórców jak Juliusz Słowacki czy też Zygmunt Krasiński. Syn Mikołaja, adwokata i komornika, i Barbary z Majewskich. Miał dwóch braci, Aleksandra i Franciszka. W latach 1815-1819 studiował na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Ukończył go, uzyskując stopień magistra. Został nauczycielem w gminie w Kownie. W 1817 roku z Tomaszem Zanem założył Towarzystwo Filomatyczne które po jakimś czasie zmieniło się w organizację narodowo-patriotyczną, czego między innymi był rezultatem było aresztowanie go w 1823 roku, ale wyrok nie był surowy. Został zesłany na nie na Syberię, tylko w Głąb Rosji, ale raczej w taki bliski, można powiedzieć Głąb Rosji i mógł wybrać swoje miejsce, gdzie będzie zesłany żeby tam wykonywać pracę jako nauczyciel. Więc ta kara oczywiście nie była jeszcze taka, można powiedzieć, mocna. Wtedy to karanie członków tych organizacji konspiracyjnych nie było tak mocne jak to miało miejsce w przyszłości. To zesłanie odbywał w latach 1824-1827 i był w Petersburgu, Odesie, Moskwie i Krymie. I w tych miejscach również tworzył Później odbył podróż po Europie od 1829 roku. Były to Niemcy, Włochy, Szwajcaria. W końcu w 1832 roku osiedlił się w Paryżu, a tam stał się jednym z głównych reprezentantów wielkiej emigracji. Dużo pisał, ale też był wykładowcą akademickim. Jeszcze należy wspomnieć, że w roku 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską. Miał z nią dwie córki: Marię i Helenę, i czterech synów: Józefa, Jana, Władysława i Aleksandra. Większość lat 40. XIX wieku, tak, około do roku 1847, to bliskie związki z Andrzejem Towiańskim, przywódcą towianizmu, nurtu polskiego mesjanizmu, przez co został m.in. zawieszony jako wykładowca. Wynikało to z poglądów, jakie, można powiedzieć, łączyły się z tym towianizmem. Wychwalanie Napoleona, poglądy antykatolickie i cała masa innych rzeczy. Niestety, ten okres związania się z tym mesjanizmem polskim można powiedzieć, że właściwie oznaczał koniec jego twórczości. Ale to nie jest koniec Adama Mickiewicza. W 1848 roku rozpoczyna się wiosna ludów i tworzy we Włoszech Legion Polski, czy też Legion Mickiewicza w Rzymie. Liczył on około 200 ludzi i oczywiście walczył i to bardzo dobrze sprawdzał się w czasie walk. Został w końcu rozbity i rozproszony w Grecji. Gdy wrócił do Paryża, został redaktorem i współzałożycielem Trybuny Ludów. No ale po inwenter, inwen, przepraszam, interwencji rosyjskiej ambasady pis, pismo zostało zamknięte. W 1855 roku wyjechał do Stambułu, żeby tam tworzyć kolejny legion przeciwko Rosji. Tam zmarł, hmm, kilka jest hipotez, cholera, udar, a być może został otruty. I tak niestety zakończyła się jego historia, ale w jakich latach, jakie dzieła stworzył. Pierwszy debiut to rok 1818, zima, zima miejska na łamach Tygodnika Wileńskiego. Do 1824 roku jest to jego okres twórczości, nazywany wileńsko-kowieńskim. 1820 rok to Oda do młodości. Nawoływanie do walki, wiara w moc rewolucji została przetłumaczona na większość języków europejskich i śpiewana w XIX wieku przy wielu rewolucjach w Europie, przy wielu walkach. W 1822 roku. Wydanie zbioru ballad i romansów, czyli początek takiej epoki romantyzmu w Polsce. Właśnie ten rok i to dzieło, według wielu, jest początkiem romantyzmu w Polsce. W 1834 roku zostaje wydany Pantadeusz. Niestety wspomniane związki z stowiańszczyzną właściwie skończyły jego pracę twórczą i okazały się takim twórczym, ślepym załukiem. Niestety te zasady w tej nie wiem jak to określić organizacji były takie, że on właściwie nie mógł tworzyć, on właściwie nie mógł działać w taki sposób artystyczny, no i niestety wtedy nie mamy żadnych dzieł, które mógłby wówczas stworzyć. Jeszcze należy wspomnieć o tym, że w 1826 roku, kiedy był w Moskwie, na Zesłaniu wydał sonety krymskie. W 1828 roku kiedy był w Petersburgu, powstał Konrad Wallenrod. I jeszcze należy wspomnieć o jednym dziele znanym tylko z kilku kartek. Niestety, ponieważ ten pierwsze jego, no można powiedzieć, zostało pierwsze to, co napisał, zostało zniszczone przez samego Adama Mickiewicza. Mówię, mówię tu o historii przyszłości. Najprawdopodobniej jest to taki traktat prekursorski wobec europejskiej fantastyki naukowej. Czyli Adam Mickiewicz to nie tylko wiersze, ale też najprawdopodobniej tworzył przez jakiś czas, próbował tworzyć coś bardziej związane z fantastyką naukową. Niestety, ale od, od początku lat 40. To ta jego twórczość została przerwana. Podsumowując, należy stwierdzić, że była to postać bardzo ciekawa. Nie tylko poeta, nie tylko pisarz, ale też działacz polityczny, też, można powiedzieć, dowódca wojskowy, o czym naprawdę niewiele osób pamięta. Osoba mocno wpływająca na tą wielką emigrację za granicą, na to wspieranie Polski, na to wspieranie naszego narodu i dążenie do, do tego, żeby po prostu ten naród odzyskał niepodległość. Dziękuję za uwagę, Oprasz oczywiście zapraszam na inne materiały. Takie życiorysy, rysy historyczne będą się pojawiały co jakiś czas i będą głównie dotyczyły oczywiście naszych polskich postaci historycznych, tych, którzy mieli największy wpływ na tą naszą historię i nie tylko tych, o których tak głośno mówimy, głośno pamiętamy, ale właśnie takich, którzy mocno wpływali. Na Polskę, na to, jak Polska się przez ten ponad tysiąc lat zmieniała. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.